Cześć, z strony Bartek z HairCoded i witaj w kolejnym odcinku programu, w którym pokazujemy moc Drupala i w dzisiejszej części będzie pokaz takiego narzędzia, modułu jakim jest VIEWS, pokażę Ci co w nim można zrobić i do czego na przykład wykorzystać. No, ale zanim przejdziemy do właściwej części tutoriala, chcę Ciebie serdecznie zaprosić na szkolenie, które odbędzie się w grudniu, a dokładnie 3 grudnia. Szkolenie będzie dosyć długie, będzie 8-godzinne i będzie to szkolenie z podstaw Drupala. No i między innymi też będzie część tego materiału, część tego zagadnienia, jaki pokażemy dzisiaj. Oczywiście będzie ono bardziej trochę rozszerzonej części, także dzisiaj możesz mieć taki przedsmak tego, co będzie na tym szkoleniu. No, ale ogólnie szkolenie. Będzie składał się z większej ilości segmentów. Ja ogólnie na tym szkoleniu zbudujemy kompletną stronę na Drupalu. Będzie to wielojęzyczny blok z jeszcze różnymi takimi elementami, jak właśnie między innymi widoki, dodawanie podstron, taksonomia menu oraz wiele innych rzeczy, które są właśnie podstawami w tworzeniu stron w Drupalu. Także, jeżeli nie masz żadnego pojęcia o Drupalu albo Minimalne, a chciałbyś je właśnie zwiększyć, swoją wiedzę na temat tego systemu CMS, no to serdecznie Cię zapraszamy. No to szkolenie 3 grudnia, 8-godzinne. Szkolenie będzie offline'owe we Wrocławiu. No a jak chcesz więcej informacji, no to możesz zobaczyć na tą stronę. Ja ją podlinkuję tam na dole. Albo też możesz wysłać maila, jeżeli masz jakiekolwiek inne pytania. Także zapraszamy. Dobra, a teraz przechodzimy do właściwej części filmu, czyli moduł views. Ok, dobra, jestem już na stronie Drupalowej i teraz tak, żeby dodać nowy widok trzeba przejść do, przejść do zakładki struktura widoki, no i tutaj już znajdują się pewne standardowe widoki, które dodane są podczas instalacji Drupala, no bo widoki moduł jest w korze Drupala, kiedyś jeszcze za czasów Drupala 6, Drupala 7, trzeba było ten moduł po prostu doinstalować, no ale od wersji 8 jest on już po prostu w korze i można z niego korzystać od razu. Czym jest moduł Views? Views, czyli widoki, jest to w dużym skrócie narzędzie do tworzenia zapytań SQL, dzięki któremu możemy pokazać dane. Zdrupala różne dane, prawie wszystkie dane z Drupala na właśnie stronie w postaci stron, bloków, menu czy też innych rzeczy. No i tak naprawdę mamy sporą sporą tutaj możliwość, elastyczność do tego, żeby te dane wyświetlać w różne sposoby, filtrować je, sortować no i generalnie jakby miały też wyglądać możemy też używać klas do stylowania czy innych tagów HTML. Także narzędzie jest naprawdę potężne. No ja dzisiaj pokażę ci taki wstęp do tego narzędzia, tak żeby zacząć robić już jakieś konkretne rzeczy. Dobra, jesteśmy na stronie z wszystkimi widokami. Tu oczywiście możesz przejrzeć sobie te widoki. Ja od razu przejdę do stworzenia nowego widoku. Oczywiście trzeba na nadać nazwę temu widokowi na przykład ten lista artykułów identyfikator systemowy raczej bym się tutaj trzymał angielskich nazw czyli coś stylu no, article list no, i tutaj już można zacząć konfigurację, tak naprawdę od pierwszego, yy, pierwszej rzeczy, czyli co chcemy pokazać w naszym widoku. Zawartość, czyli standardowo będą takie śpisy. No, jak tu widzisz, tutaj są do wyboru różne rzeczy, takie jak kategorie, taksonomia, komentarze, pliki, użytkownicy, wersje treści, własne bloki. Czyli jak widzisz, y, jest tutaj dostęp do różnego typu enci. No, zazwyczaj wybiera się jakąś zawartość bądź kategorie. Inne rzeczy też, na przykład użytkownicy, a resztę raczej używa się rzadziej. Ja zostawię tutaj zawartość. No i jak widzisz, można tutaj od razu wybrać, którego typu ta zawartość. W tym momencie w Drupalu dane są dwie zawartości, artykuł i prosta strona. No jeżeli to jest lista artykułów, no to oczywiście artykuł. No resztę, resztę zostawiam tutaj tak jak jest. Można ją od razu stąd posortować. No i tutaj do wyboru masz, czy chcesz stworzyć stronę, czy blok. Ja chcę stworzyć i stronę. Lista artykułów ścieżka nadam jakąś ładniejszą ścieżkę artykuły lista niesformatowana zostawię tak jak jest z niezajawek zajawka to jest jakby taki teaser artykułu ja chcę tutaj użyć pól, czyli chcę poszczególne elementy wylistować na przykład tak jak tytuł bądź treść czy też zdjęcie liczba elementów do wyświetlenia powiedzmy nam sobie na 9 Użyję stronicowania, czyli będzie paginacja. Odnośnika menu nie chcę tworzyć, załącznika kanału RSS też nie. No i od razu stworzę sobie blok. List artykułów, blok standardowo będziemy mi do powiedzmy 5 elementów. OK, zapisuję. I teraz mogę przejść do konfiguracji swojego widoku. Jak widzisz tutaj na górze w formatach dodane już jest co ten... Widok będzie tworzył. Będzie tworzył stronę, która ma jakąś ścieżkę, no i blok, który potem użyjemy na stronie z blokami, żeby go wstawić w dowolne wybrane przez nas miejsce na stronie. Hmm. Ok. Jak wygląda w tym momencie treść tego widoku? Tutaj, no dole, jest podgląd. Jest tytuł, lista artykułów, no i tutaj jest artykuł. To jest artykuł. Na stronie jest tylko jeden. Może zróbmy tak, żeby było ich trochę więcej. Hmm. Spróbuję je sobie wygenerować. W tym celu zainstaluję moduł Drupal Devel, który da mi możliwość automatycznej generacji, między innymi automatycznej generacji różnego rodzaju zawartości. Rozszerz, włączam moduł, Powinien być tutaj Devel i Devel Generate. No ogólnie jest to moduł deweloperski, który daje y, narzędzie deweloperom, tak żeby widzieli, że co, co więcej dzieje się po prostu w systemie. Ok, są dodawane tłumaczenia. Ok, dobra, i teraz spróbuję znaleźć, gdzie ten moduł jest tutaj. Tak, generate, generate content i powiedzmy wybiorę sobie artykuł, komentarze, i ile zawartości, ile stron zawartości generować, niech będzie, a nie będziemy obciążać. 10, tu te rzeczy wszystkie zostawiam, tak jak są. Generate, ok, 10, bardzo szybko zrobiło. Dodam 50. A co mi tam? No i elegancko. Dobra, teraz jakoś odświeżę sobie podgląd, no to jak widzisz, tutaj pojawiło się dużo więcej tych artykułów. No i widzisz, to jest taka surowa lista, pokazane jest ich 9, bo jest tutaj użyte stronicowanie minimalne. No i tu jest 9 pozycji. Oczywiście można to z poziomu tego widoku w tym momencie zmienić. Ok, teraz pojawia się tylko i wyłącznie tytuł. Jeżeli chcemy pokazać coś więcej, no to musimy dodać jakieś pole. Jak widzisz, tutaj są pola, jest zawartość tytułu, pole powiedzmy z kategorii zawartość, no i dajmy na to, że chcemy datę utworzenia danego wpisu. Ok, tutaj jest. Taka ważna rzecz, to pole możemy dodać do wszystkich naszych displayów. Displayów mówię tutaj o tym page oraz blog, albo tylko do jednej z tych rzeczy, czyli na przykład tutaj, data dodania. I tutaj wybieram, że pole dodaję w tym przypadku i na stronie, i w bloku. Tak jest standardowo, ale mogę tylko zrobić tak, żeby dodane były one tylko i wyłącznie na tym pageu. I tak też właśnie zrobię. Formatowanie czasu, no to to można do wyboru, co się chce. Ja zostawiam standardowo, strefa czasowa domyślnie, zastosuj. No i w tym momencie mam dodane pole do tylko page'a. Jak przejdę na blog, no to tego pola po prostu nie ma. Czyli na razie wszystko się zgadza. Data dodania jest wyświetlona na liście artykułów. OK, ale teraz nie chcę, żeby to tak wyglądało surowo. Chciałbym zrobić z tego tabelkę. Jak najbardziej przechodzę do zakładki Format. W tym momencie widzisz, że jest to lista niesformatowana. No i do wyboru mam siatka, lista chatmowa, tabela oraz lista niesformatowana. Istnieją moduły, które rozszerzają te formaty, ale to są cztery standardowe. Dajmy na to, zmienię na tabelę. Tutaj można poustawiać, czy to ma być sortowane, niesortowane, separatory oraz inne takie rzeczy. Jeżeli zostawisz standardowe ustawienia, dasz zastosuj, no to w tym momencie zostanie utworzona tabela. Jak widzisz, ta tabela nie ma żadnych labelek, no te labelki można oczywiście stworzyć. Ustawienia i tutaj labelki. Lejbelki powinny być ustawiane tutaj. Czyli tak, stwórz etykietę. To Prawdopodobnie tytuł, zastosuj i labelka. Otwórz data dodania. Zastosuj. No i labelki pojawiły się w tabeli. Dobra, zapisuję zmiany, żeby mi to nigdzie nie uciekło. No i jest na razie tak, jakbym sobie to widział. Powiedzmy, że jest to widok dla administratorów, i chciałbym mieć tutaj link edycji. No to dodaję tak. Ta szukajka jest całkiem przydatna. Odnośnik do edycji zawartości. OK. Zastosuj ten format. Labelka jest dodana. I jako trzeci element w tabeli, trzecia kolumna, pojawił się link do edycji. No dobra, ale czy każdy użytkownik będzie mógł edytować? Oczywiście nie. Będą mogli edytować tylko i wyłącznie użytkownicy, którzy mają do niego uprawnienia. W tym momencie widok jest dostępny. No, może przejdźmy, zobaczmy, jak on wygląda na stronie. Ścieżka artykuły. No jest to lista artykułów. Ok. Jak widzisz tutaj edycja jest. Jak wejdę, no, to ten artykuł mogę zedytować i zapisać. Jak to będzie wyglądało dla użytka, użytkownika niezalogowanego, czyli incognito. Jak widzisz tutaj linku tego nie będzie. Oczywiście nie jest to rozwiązanie. <laughs> estetycznie najładniejsze, no ale na właśnie etapie pokazania jak to wygląda jest jak najbardziej ok. Dobra. I tutaj jak jesteś zalogowany jako administrator jest taka ikonka, że mogę z tego miejsca edytować dany widok. Ok. Dobra. Jak wygląda w tym momencie blok? Blok ma dodane jedno pole. Jest to też tabela, bo nie nadpisałem tych zmian, no i wyświetla się tylko i wyłącznie tytuł. No, ale nie wyświetla się labelka, czyli dodamy też labelkę, tytuł i dajmy na to, że chcemy zrobić z tego nie tabelę, tylko listę htmlową i tylko i wyłącznie w bloku. OK? Tu są ustawienia, na przykład klasy css. Zostawiam wszystko standardowo. No i to jest mniej więcej w ten sposób. No, nie wygląda to za dobrze z tą labelką, po prostu ją usunę. OK. No i powiedzmy, że to będzie lista artykułów jako blok. Zapisuję. OK. Przechodzę do następnej części. Tutaj możemy filtrować. W tym momencie są dodane dwa filtry standardowe. Pierwszy artykuł, który dodaliśmy tak naprawdę na etapie tworzenia widoku. No i zawartość opublikowane. Tak, znaczy to tyle, że pokazują się tu tylko i wyłącznie opublikowane zawartości. Jak odświeżę podgląd, wybiorę sobie powiedzmy ten artykuł edytuję go. I zrobię, że on jest nieopublikowany. OK. I w tym momencie jak odświeżę, no to ten artykuł znika z tego bloku. Pokazują się tylko i wyłącznie opublikowane zawartości. Po czym można jeszcze filtrować na przykład po polach. Możemy dodać na przykład filtrowanie, żeby pokazać artykuły dodane tylko i wyłącznie powiedzmy dzisiaj. Jak to zrobić? Trzeba najpierw, najpewniej wybrać pole. Data publikacji, ale nie, to jest taksonomia, zawartość, data dodania. Ok, data otworzenia węzła. No i tutaj teraz trzeba dobrze określić, które filtry. Równy, powiedzmy, mniejszy niż minus jeden dzień. Ok. Jak widzisz, tutaj ta lista od razu się zaktualizowała. W tym momencie są dodane tylko te wpisy, które spełniają właśnie te kryteria. No i tutaj tymi kryteriami, oczywiście można się bawić. Są tutaj różne podpowiedzi, jak to można zastosować. OK. Tak widać, filtrować można podacie, no i tak naprawdę filtrować też można po wszystkich innych polach, które są związane z tymi artykułami. Strona wygląda. Ten sposób jak ostatnio, nie zmieniła się ona w ogóle, oprócz tego, że jest dodany filtr. I jak wygląda blok? Żeby zobaczyć blok w akcji, czyli tą zawartość, o, no to trzeba przejść do struktura, um, układ bloków i powiedzmy, zobaczymy, gdzie to są te, um, powiedzmy w pasku bocznym, pasek boczny, Umieść blok, no i tutaj szukam swojego bloku, list artykułów, blok, umieść blok. Powiedzmy, umieszczam go wszędzie. Zapisuję, zachowuję konfigurację i teraz, jak przejdę na stronę, no to jest lista artykułów. No i w skrócie to jest właśnie moduł Views. Można z nim oczywiście zrobić większe, bardziej skomplikowane rzeczy, jeżeli chodzi o wyciąganie danych oraz filtrowanie ich, sortowanie, no ale to są takie podstawy. Także jeżeli Cię to zainteresowało, no to zapraszam na szkolenie, a jeżeli nie chcesz przyjść na szkolenie, bo na przykład nie masz wtedy czasu, no to też zapraszam Cię do pobrania e-booka, gdzie prezentujemy pierwsze kroki w Drupalu 9, czyli najnowszej wersji. Link oczywiście też będzie pod spodem. Można się tutaj zapisać i za darmo pobrać e-booka. Również możesz przeczytać fragment. Od razu jest on do pobrania w postaci PDF, żebyś mniej więcej miał pogląd, miała pogląd, jak wygląda cały e-book. Dobra, to tym akcentem kończymy ten odcinek. Do usłyszenia.